tail off when I enter the building. Siemka. Przedstawiam wam moją znajomą. Głównym tematem to właśnie będzie o niej. Mianowicie chodzi o to, sami zaraz zobaczycie, no to, że zaczęła się wygrażać. Policją mnie straszyła. Uwierzycie? To są jakieś kpiny. No absurd. Nie no, brak słów. Czy to jest według was normalne zachowanie? Albo czy to jest normalna i poważna osoba? Jak jeszcze straszycie policją? I do tego to jest twoją znajomą? Którą już trochę znasz? Takie rzeczy, żeby ci zaczęła wygadywać? Mało tego, nie dość, że z policją mi tu wyjechała, to jeszcze zaczęła mi obgadywać ten mój temat. To sobie jeszcze tego nie życzyłem, żeby poruszała moje prywatne sprawy życiowe. Bo jeżeli mówię jakieś informacje co do mojej osoby, to nie powinna innym tego rozpowiadać od razu. A od czego to się zaczęło? No sam do tej pory się głowie zastanawiam. Bo nic nie zaszło. Tak nagle była taka jakaś nastawiona na mnie. Chociaż nic jej nie zrobiłem. Nawet jej przykrości nie wyrządziłem. Ani niczego głupiego jej nie powiedziałem. Nie mam pojęcia, co jej strzeliło do łba. Ale wiem jedno, że baby mają trzaski. Potrafią bez powodu i bez żadnej przyczyny przywalić się do ciebie. A to jeszcze cię obrazi. A z nią właśnie tak było. Zaczęła wjeżdżać na mój temat i jeszcze próbowała mnie obrażać, gadając jakieś głupoty o mnie, co w życiu prywatnym nie zna mnie i nie mówiłem jej za wiele. Dlatego wolałem być ostrożny, to co komu mówię. Trzeba sobie zasłużyć. Ona co pokazała? Jak ona jest? I to jak się zachowuje skandalicznie. U mnie jest już przegrana. To tak zachowują się znajomi? Wiesz co ci powiem? Jesteś bezczelną, wredną, paskudną jędzą. I masz pysk niewyparzony. Ja próbowałem być miły dla ciebie, a ty w perfidny sposób będziesz mnie obrażać i za moimi plecami obgadywać. Jesteś fałszywcem fałszywym, a fałszywych ludzi to ja nie lubię. Bo co jak co, ale żeby tak się zachowywać, pokazałaś swoje prawdziwe oblicze. Wcześniej jakoś normalnie potrafiłaś się odzywać, a teraz to ja nie wiem, co ci strzeliło do głowy. Żeby na mój temat wjeżdżać, bo ja tego nie robiłem. Poczytaliście tutaj sobie i powinniście zobaczyć, co to jest za osoba. Co mam powiedzieć o tobie, że jesteś zryta na łeb? Nie mam zamiaru cię obrażać, bo nie chcę równać się z twoim poziomem. Ale wszystko do czasu. Próbowałem być miły dla ciebie, a ty wolisz, tak? Dobra, w porządku. Jak tam sobie chcesz? Nie wiem, co wymyśliłaś takiego, ale widzę, że chyba chcesz mieć ze mną wojnę. Bo jesteś żałosna i powinnaś się ogarnąć. Już chyba za długo byłem grzeczny dla ciebie. Ja mam sobie pozwalać na takie traktowanie? Na pewno nie będę tolerował takiego zachowania, obgadywania mnie, gadania o mnie różnych rzeczy. Pamiętaj, wszystko do czasu. To na razie.